Witajcie, Stelek z tej strony. Czesko Komedia. No, tak by to można było określić. W Czechach na sali obrad czeskiego parlamentu miały miejsce niecodzienne sceny. W trakcie posiedzenia doszło do bójki. Wicemarszałek Izby Poselskiej Tomasz Hanzel zwrócił uwagę posłowi Lubomirowi Wolnemu za to, że ten nie miał maseczki. Słowne przepychanki przekształciły się w niezłą awanturę. Na miejsce wezwano ochroniarzy, którzy przerwali szarpaninę. A ja spróbuję zrobić taką krótką analizę tej całej sytuacji pod względem, no, bezpieczeństwa maseczkowego. Normalnie, gdyby ten poseł tak rzekomo obawiał się wirusa, to by się odsunął, że ktoś do niego się zbliża bez maseczki. A ten nic, jak nic, wyłączył mu mikrofon i szarpie się z nim, tak? To boi się tak w końcu tego wirusa, czy się go nie boi? Pane Hanzle Desítko, takhle mnie určitě neumlčíte, jasne? Zobaczcie, podchodzi drugi, też nie boi się człowieka bez maski. Normalnie wszyscy się boją, bo zarazisz. A tutaj się szarpią z nimi jeszcze. Czasami właśnie spotykam się z ludźmi, którzy naprawdę widzą, twierdzą, że maseczki to nam daje największą osłonę i wystarczy, że nałożysz tą maseczkę i już wszelkiego rodzaju inne drogi przenoszenia wirusa nie mają miejsca. A ja po raz kolejny zwrócę wam na to uwagę, że to jest, no powiem już, psin co prawda. A tak po naszemu to gówno, prawda? Zobaczcie, tutaj poprawia maseczkę swoją, bo nie daj Boże, bo mu się zsunęła maseczka, a on nie chce nikogo zarazić. Ale szarpie się tu z posłem. I z tą obłudą będę walczył do końca, żeby naprawdę było normalnie, normalne programy edukacyjne, rozmowy z naukowcami, a nie z politykami, którzy nakazują nam takie dziwne swoje wytyczne. Po raz kolejny obnażam tą głupotę, że rzekomo ludzie straszą wirusem, założysz maseczkę i wirusa nie ma. Cyrk na kółkach, czeski film, komedia na całego. Trochę humorystycznie, trochę na poważnie, no a ja jak zwykle zachęcam was do udostępniania tego postu, reakcje, łapka w górę, by inni ludzie też zdali sobie sprawę, że no zakłamanie w mediach naprawdę sięga zenitu, już ho 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 ponad zenit. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Pane Hanzle Desítko, takhle mnie určitě neomlčíte, jasné? Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Jasné? Nechte mě vystoupit. Takže... Takže já jsem vás varoval.